Let's do this. Hej, 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 witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, przed wami GTA Online. Rojo gdzieś tutaj będzie zaraz się do nas zbliżał. Dobrze mówię? Foka! Rok! Gdzie jesteś? Stęskniłem się, Rok jest foka! Czul! Okej, okay. Rojo wpadł w swoim stylu. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Witam ciebie, Rok. Skakuj, chodź, mam zaplanowaną trasę. Witam bardzo serdecznie. Będziemy grzecznie, już widzę, że jedno światło stracił. Co on taki pobijany, ten samochód? Skakuj, tak? Skakuj, skakuj. Dobra, wiesz co, to... Nie chciałem ciebie skosić na dzień dobry, co mogłoby być epickie, ale niekoniecznie musiałoby nam ułatwić dalsze aranżowanie wesołych przygód. No, już żeśmy dojechali na miejsce. Słuchaj. Tutaj wzdłuż tej autostrady jest, cztery są sklepiki, które możemy obrobić, żeby się finansował ten, poprawić sobie naszą sytuację. Dokładnie. Także wkraczaj do sklepu, masz jakąś broń? Jak najbardziej, mam już ją wyjąć, czy jeszcze nie teraz? Ależ wyjmuj. Znaczy, nie, możesz po wejściu do sklepu. Dobra. Tylko nie zabijaj faceta, bo... Nie, to jakaś kobieta jest, teraz szybko wchodź, musimy być przygotowani na ucieczkę. Dobra. Mierzysz do faceta? Wiem, no ten sam, myśmy już mieli taką akcję i to nawet był ten sam facet. No to widocznie zmienił, wiesz, sklepik i teraz niestety drugi raz go obrabiasz. Dokładnie. Tylko, że wiesz, on kiedyś wyjął tobie i Seto kopyto, pamiętam. No wiem, więc uważaj, on jest czarny, to wiesz, czarni się bronią często. Strzelę wyżej, żeby szybciej to maj tego ogarnąć. Już chyba rzucił siatkę. Uważaj, leci policja, także wyskakuj i wsiadaj do mnie. No i gościu wyjął kopytę, musiałem go sprzątnąć. Wziąłeś kasę? No jasne, że... Wsiadaj, skakuj. Jedziesz? Dobra. Wiesz co, nie jestem taki, wziąłem kasę. Też tu żartuję, dobra. To byłby wyjątkowo udany napad. Kurde, nie sądziłem, że policja tak szybko zareaguje. Policja dostała wcześniej cynk, że duet Rock and Roll wmontował się na serwer. Wiedzieli po prostu, że będą kłopoty. Ty widziałeś gdzieś mój motocykl? Nie wiem, coś ty z nim zrobił, człowieku. Pały lecą. Skakuj. Nie wiem, jak to się stało. Jestem blisko. Ciśniesz Rockens. Będę w nich strzelał, a fuck us! Tutaj był drugi sklepik na trasie, ale niestety, kurde, szybko nas wyzwyczaili. Ty mi zaraz powiesz, jak się podzielić łupem. Okej, już nas szukają, dobra, spoko. Słuchaj, no widzisz, no kolejny dowód na to, że chciwość i zachłanność nie popłaca. Chciałeś dwa sklepiki w krótkim odstępie czasowym. Kurde, śmigłowiec nas złapał. O Chryste. Postaram się go zdjąć, ale chyba nie. Patrz, jak nas ściga, widzisz te? Widzę, no jest klimacik. Patrz, jak ludzie tutaj panikują, co się dzieje? Słuchaj, mieliśmy podobną sytuację w Battlefieldzie chyba 4 kiedyś, jeśli się nie mylę. No, ale kurde, wzdłuż plaży to jeszcze nie uciekałem. Cholera, nie wiem, czy ten... Słuchaj, chyba zdjąłem helikopter pistoletem, tak! Uważaj, bo tu leci następny. Nie, już nie mam tyle pocisku w pistolecie. Ale idealnie, cały czas, wiesz, chedziłem pilotowi. Dobrze. Klimat, słuchaj, tej niebezpiecznej broni. Chociaż znając duet Rock'n'Roll, to bardziej naga broń. Co tu się dzieje dzisiaj? Mam nadzieję, żeś tą kasę żeś zgarnął. Nie, zgarnąłem, spokojnie. I zaraz potem on wyjął kopyto, nie? Może przez to, że chciałem go popędzić. Tym strzałem w butelki nad nim, cholera wie. Cholera, tutaj na autostradzie jest więcej tych samochodów. Kurde, ale walą. Już ledwo żyje. I wcale nie mniej helikopterów, bracie. Jasna cholerka. Ty czemu mi ten motocykl tak zakręca strasznie gwałtownie? Nie wiem, czasem mam wrażenie, że to ja mam na nim kontrolę. Znaczy niemożliwe chyba.
Raczej nie. No, teraz tu będą czołgi sprowadzać i wesołych złotowców. Coś się stało z moim motocyklem, on mi cały czas skręca. O, się. To nie miało tak być. Kurde, coś się stało z tym motocyklem. A, straciłem oponę z tyłu. Aha, no to ekstra, na małym motocyklu, bez oponki, żeśmy zwiewani przed całą armadą, tak? Zajmijmy. Dobrze, no. To nie miało być, tak miało być spokojnie, ale przyjmijmy, że trochę żeś kasy zgarnął. Ale wiesz co, obrzydliwe są te komunikaty. Ja, Rokalon, umiera. Jezu Chryste, ja nie chcę coś takiego czytać nigdy, nawet w głupiej grze. Umiera. Nie mogli tego nazwać, nie wiem, nie do końca mu się super udało w życiu, nie wiem. Cholerka. Skakuj. O kurde, już mnie gonią znowu, szlak. Ale jestem niedaleko. To był słaby pomysł, tak, żeby kraść samochód tutaj. Kurczę pieczone. Zawsze jakaś zadyma u nas. Zawsze. Na razie tylko jedna gwiazdka. Nie strzelaj, nie strzelaj. Ja już nie mam czym. Już dwie. Aha, bo u ciebie bieda z amunicją. Znaczy, ale za to mamy taką rakietę, że wiesz. No, fajnie, kurde. Klasa Rockens. No i pogoda jest przyjemna. To jest klimatyczna pogoda. Co nagrywamy, to jest, wiesz... Albo taki, wiesz, by night w klimacie noir, albo takie, wiesz, soczyste, jasne niebo, palone słońcem, super. No. Chcę się tutaj wycwanić, dobrze. Mądrze. Wiesz co, ja tak w zasadzie to chciałbym pojechać na tą górę, tam są takie najwyższe szczyty tutaj w Los Santos i tam znaleźć jakiś rower czy coś. Spokojnie, kupiłem już sztuczne ryby. O, skubaniec, patrz jak ten... Oż ty. Mam go pouczyć? Palcem możesz. Ale pojedziemy pod prąd. Pod prąd to oni się gubią częściej, jak jadą za nami. Dobra. Żebyś ty nie przydzwo... Nił? No nie tak miało być, nie do końca tak miało być. Kurczę. Spokojnie, ale wiesz, to jest coś takiego, że... Zrobimy sobie to, pojedziemy sobie tam, potem ogarniemy to, a jeśli nam się uda, to pięknie zakończymy odcinek czymś takim. Tak jest. To polega na tym, że robisz ten duet z Rojem, wiesz, on potrafi wszystko spierdolić. Po prostu wszystko. A zaczął się od niewinnego zdjęcia cywila przy sklepie. Tak, zupełnie niewinny. Tak, bo ja chciałem tylko przycelować, a ten od razu jebnął kolbą. Rok tak na styk brzegu, Rockers. A, daliśmy radę. Boże, ci ludzie na tej plaży myślą, że to jakieś, nie wiem, Nowa Ibiza chyba jest, kurde. Ale fajnie tu jest, ja po tej plaży nie jeździłem jeszcze, kurde, to jakiś policyjny jest na górze. Rockers, dobrze! Straciliśmy ten. Mogę zacząć strzelać do cywili. A co on się znowu, czemu? Znów się za coś włączył. Przyrzekam, że nic nie robiłem. No, trudno. A bez sensu, zero gwiazdek, był ładny restart. Nie, może żeśmy jechali po tym, po miejscu niedozwolonym albo coś. Bez ja, takie pierdy się tak raczepia. Nie, no tam wiesz, może jeszcze pamiętali trochę. Może trochę mam. Dobra, chciałbym... No. Ach, cholera, złapią nas. Chciałbym na te góry wjechać, tylko nie mam jak, bo tutaj same skaliste jakieś takie. Aha. O, coś się dzieje. Wiesz co, tutaj właśnie, no. I tutaj gdybyś walnął w offroad? Chociaż właśnie nie. Zaraz to zrobię. Na razie... Kurde, a widziałem rzucę. Ostatnio, jakiś fan mi przesłał filmik, który oczywiście od razu wrzuciłem na Facebooka. Wiesz, tam 90-kilkuletnia babcia grająca w GTA 5. Ja to wrzuciłem na Facebooka z taką adnotacją. To tak w ramach odpowiedzi na zbiorowe zapytania, ile jeszcze będę nagrywał na YouTube. A tak jest, no widziałem. A babcia tam ostrą dzicz robi, nie? A dlatego akurat tego filmu nie obejrzałem. Nie, fajne tam. Drzwi do tej fajnej beki, nie? Widać, że babcia ogarnia, nawet lepiej ode mnie tą grę. Ej, patrz, jaki wschód słońca. Oż ty, czekaj. Muszę... Znaczy, jeszcze go nie widzimy, ale... Fajnie, Rockens. Naprawdę zachowujesz się, jakbyś chciał poważnie porozmawiać. Ale wiesz co, zauważyłem, że podobna tendencja jest też w grach RPG. Ja tak miałem na przykład, żeby nie szukać daleko, w Gothicu 3, kiedy lubiłem się wdrapać. Ja wiem czasem, że mnie to naprawdę wiele kosztowało czasu i sił i nerwów,
ale wdrapać się na jakiś szczyt i wiesz, jebnąć sobie fajnego screenshota, nie? A no. Jesteśmy przy tej bazie wojskowej, co oczywiście skłania do jakiegoś szaleństwa. No. Zawsze korci, nie? Uważaj. Ach! To miał być taki skok udany. Jebut! Nie, miał być tak pięknie. Roken, spokojnie, podrasujemy to jeszcze. Ale przynajmniej wylądowałeś na cztery kółka. Dobra. Nie jest źle. Podjedziemy sobie na ten szczyt, który tu jest po lewej, tylko muszę... Tylko jak widzę ten dach, to tak nie bardzo. Dobra, spoko. Wszystko jest pod kontrolą. Chciałem trochę kasy zorganizować, bo jakby na moim poziomie są teraz wojny gangów. Bardzo często. Czekaj, mam coś dla nas fajnego. Dostaliśmy misję od Rona. Rona kojarzysz? To jest ten koleś, który z Trevorem współpracował. No, Ron to jest ten, Urhara. On wygląda jak ten, jak przyjaciel Harry'ego Pottera. Ron? Nie ten Ron? Okej. Rok dołącza do akcji, romantyzm nie umarł. Zaraz się zaproszę. Jak oni się kibają w tym aucie, człowieku. Czyli w ogóle zniknął. Tak, już jestem. Wysłałem ci zaproszenie, powinno dojść na komórę. Dobra. Tutaj można niezłą kasę zarobić. Dobra, okej. Mam pobieranie. Wygląda to wesoło. Fajne. No. Są bardzo, bardzo przyjemne misje. One są przeznaczone od 1 do 4 graczy, także będzie dosyć ciężko. Będziemy musieli to rozważnie ten zrobić. Wyobrażasz sobie my? Oh yeah. O, to ułatwia życie zdecydowanie. Ale co jest, dlaczego nie mogę nic zrobić? Bo teraz się uruchamia sesja, wiesz? Jak już dołączyłeś, to jesteśmy cali i szczęśliwi. Tutaj można nawet 11 tysięcy zarobić za tą... Romantyzm nie umarł, się nazywa. Wiem, miałem z tego bekę przed chwilą. Dobra, ukradnij. A, to z tego. Dobra, sobie też wyjmę jakąś pokawkę, bo widzę, że ty już grabnąłeś temat. Nie, wiesz co? Tam jest... Dobra, musimy jakieś auto skombinować. Nie ma sprawy. Ale nie zabijaj. Nie, ja tylko straszę celując. Widzisz, jak ładnie? Oh yeah! Rok! Starszą kobietę tak potraktować. Ale nieważne, dobra, auto wiesz co, jest, ona, jest. Ty, ona wyciągnęła spluwę. No nie gadaj. O, no bez kitu. Wzrosła ranga zbira z 3 na 4, już jestem 4. Yeah. No idealnie. Teraz trzeba będzie uważać, trzeba będzie ich... ta ekipa, którą mamy teraz ścigać, oni chyba są w ruchu, czy nie? Wydaje ci się? Takie 3 punkty. Czekaj, ty jedź, a ja sprawdzę na mapce, żebyś się nie myliło. Dobra. Rok nie. Nie są. Nie ruchu. A możesz zaznaczyć ich na mapie, żebym wiedział, jak jechać najlepiej? Z przyjemnością. Zresztą mi się podobają te misje, one są takie klimatyczne i trzeba się... Fajna muzyczka w tle no, w ogóle. No. Jest klimacik, to mi się podoba. No i cieszę się, że mogę te misje robić, bo jakby otwarty świat ma całą masę możliwości, ale po pewnym czasie te możliwości się wyczerpują. Poczekamy, jak ty będziesz miał 11 ranking, bo wtedy będziesz mógł skakać na spadochronie. To są wtedy dopiero zabawy. Nie, tak jak mówię, jak się odkopię z Dragona, Far Cry'a, Evil Within i z tych wszystkich wyjazdów, to po prostu prywatnie sobie przez święta pogram, do korbie tam temacik i no, żeby poszerzyć zakres naszych możliwości. Także odpowiadając na wasze prośby, jak najbardziej wchodzimy w GTA 5 z rokiem na grubo. Ale co, jak będzie GTA 5 na PC-ta, to też sobie pogramy, nie? Z ciekawości. No kurde, ja wiesz, ja tak naprawdę czekam na GTA 5, bo tam będą modyfikacje, będą zupełnie inne światy, wiesz, te mapy będą inne zasady i tak dalej. No to jest to, co gadaliśmy ostatnio u mnie, no mody. Okej, Rok, to chyba, żeby nie podjeżdżać za daleko, nie? Jak myślisz? Cholera wie, no oni od razu zaczną do nas walić. Spróbujmy się tu jakoś podkraść. Dokładnie. Wiesz, skradasz się z tym, jak wciśniesz lewą gałkę. Dobra. Dzięki. Może pójdziemy tędy. Oni tu mają, zaraz, tych furgonetek jest chyba 3. Ale weźmiemy tą tutaj, ona jest gdzieś na zewnątrz. Tak, najbliżej, nie? Żeby tam nie prowokować. Szerokim łukiem. Już musiał uważać, bo oni będą strzelali do nas. No raczej. A ja lubię odpowiadać ogniem. Uważaj. Z
Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, Rok. Już łoisz? Dobra, ja będę pilnował tyły, Rok. Dobra, dobra, możesz wsiadać. Możesz wsiadać, wyczyściłem tutaj. Musimy się spieszyć teraz. Jesteś pewien? Tak, 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 Roy, wsiadaj, 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 wsiadaj. Dobra, dobra, dobra. Nas... Wsiadam. Okay, o, jest, fajnie, z tyłu. Będziesz mógł strzelać do tych, którzy nas będą, wiesz... Nie ma sprawy, zaraz sobie zmienię widok. Dobra, musimy ją teraz tylko dostarczyć na miejsce. Bardzo nie mam czym. Mam nadzieję, że nie... Nie masz pistoletu? Proszę. Mam, ale nie miałem amunicji do tego pistoletu, wiesz? A tamten przycisk uzupełnienia amunicji był nieinteraktywny w ogóle. Aha, dobra, dobra. To znaczy... Aha, nie masz tego, broni? To i faka pokażę. A szkoda, że nie można, kurde, strzelać ze strzelby. Co za problem, jak ja nie siedzę, no. Jakoś te drzwi można otworzyć ponoć, tylko nie próbuj tam, bo wylecisz. Nie. Mamy, wiesz... Tu możemy tylko raz zginąć. Jak raz zginiesz, to jeszcze nie ma tragedii. Aha. Bo ja jeszcze mogę dokończyć misję. Mhm. A nie dasz w ogóle rady do nich strzelać? Nic nie mogę zrobić. Nawet faka nie mogę im pokazać, słuchaj. Shit, bez sensu. To niedobrze. To niedobrze. Popróbuję tutaj porobić. Ach. Kurde, to szkoda. Musimy sobie uzupełnić. Ja zginąłem, także musisz się przejść jako kierowca. Dobra. Czekaj. Mamy jeszcze jedno życie. Gdzie jesteś? Czekaj. No, wchodzę jako kierowca. Poczekaj na mnie. Widzisz mnie? Czekaj. Widzę. Postaram się ich, wiesz, załatwić. Dobra. Ja będę jechał jako strzelec. Okay. Zabiłem go, także widzę cię. Okej, okay, żyjesz. A gdzie jest furgonetka? Tu jest. No tutaj, tam gdzie ją zostawiasz. To weź wskakuj. Szkoda, a czekaj, po tych ciulikach, jak go zabiłem, nie zostaje jakaś amunicja, cokolwiek? Nie, zostaje tylko ten... Szmalec. Kasa. Dobra. To wskakuj, a ja spróbuję z tyłu. Trochę mamy oponę, nie, w porządku jest. Dobra, ja przynajmniej mam czym strzelać, ale to żeśmy wystraszyli tych dwóch, którzy nas ścigali. Tak, znaczy prawie jesteśmy na miejscu. Chyba żeśmy ogon po prostu. No, zgubiliśmy ogon. Dobra. To teraz tylko... Ja w ogóle przed chwilą dostałem jakiś achievement o nazwie pasażer. Cały czas mnie gdzieś wywozisz. Tak, on się dostaje tam 200. Dojechać na miejsce. Tam jest punkt taki żółty, musisz tam furgonetkę odstawić. Ja wiem, ale po prostu ten gość tutaj podjeżdża, nie wiedziałem, co on chce zrobić. A dobra, czyli klasyczny garaż. To jest do chaty Trevora. Oż ty boju. No i ładnie. O nie! Co ty got there? Cool. Hey, listen, did you bring any fiber or something? I'm a little backed up. Misja zaliczona. Rok, wreszcie coś tutaj zdobyłem. 15 no, pójdzie... JP. Zobacz ile kasy. Oż ty, faktycznie. Teraz pojedziemy i kupimy ci broń jakąś poważną. Dokładnie. I w następnym odcinku u mnie już będę miał czym rządzić. Czy chcesz coś jeszcze tutaj ten pochacharzyć? 24 lew. Nie będę komentował. Nie no, pewnie, że chcę pochacharzyć, dopiero kilkanaście minut gramy, to właściwie ja by nie wypadało już się żegnać. Ja nie mam żadnego... Nie, spokojnie. A, no ja to wszystko mam. Swobodna, czy coś z konkretnego? Swobodna. Zaznaczone? Fajnie. Oż ty w życiu, ale ile kontrowersji było z tą grą, nie? Ile tam po pewnym czasie od czasu premiery gry ludzi się tam czepiało, jakieś prawa, jakiś raper był... Potem ta głupiutka aktorka, alkoholiczka, narkomanka. A, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan i wcześniej jakiś raper o bezprawne użycie kawałków. Tu jeśli chodzi o jej wizerunek. Wiesz, no ja jak berety w ogóle, nie? Shit. Kurde, tak? Miał fajny wózek. No. Tak? Czekaj. No to mogłeś mówić, to bym strzelał. No właśnie też próbowałem, ale uciekł mi. No. Ale w ogóle jesteśmy w tych takich totalnie dzikich rejonach. Mhm. A patrz jak ucieka tam z tym wózkiem golfowym. Gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. Skąd ciebie? Myślałem, że zwrócisz uwagę na piękny kolor mojej strzelby.
Ale widać, jak twoja żona zrobi nową fryzurę, to też nie zauważysz. Dobra, koleś ucieka. A jednak jakie autko bekowe! Skakuj, skakuj! No kurde, kusi, no. Kusi. No bo policja za nami będzie jechała, no już wypadną raczej. Właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby już nie psuć, wiesz. Te patrz, i tak jest policja. Aha, bo ukradłeś. Cholera. No to dobra, to jeźdź, to go dobiję, no. Nie pójdziemy do pierdla za nic rok. Ja pierdzielę. Dwóch psychopatów na czymś takim. Jak to się dobrze nie skończy, stary. Też mi się coś tak wydaje. Serdeczny Rockens i serdeczny Fuckers. Dobra. Oni nie będą teraz uciekli. Oni myślą, że skoro jedziemy tak uzbrojeni, tak opancerzeni, to na pewno mamy jakiegoś asa w rękawie, wiesz? Oni nie będą otwierać. Może ma jakoś, nie wiem. Atomówka se bolą. Oni wolą nie podchodzić. Patrz. Fuckers dał radę. Ty co to jest? No właśnie, no. Ale wypasior! Kurde, patrz, pociąg jedzie. Skusisz, żeby się tam wjechać pod niego i poczekać, tak? No. A zaraz pojedziemy do tunelu, zobaczymy co tam jest, bo ja nie byłem nigdy. Aż ty w życiu, to jest ładnie. No. Łoż ty! Ale ty siadaj, przyjedziemy się tędy. Bo to, no właśnie, jest jakiś taki, wiesz... A to jest skatepark chyba bardziej, nie? No chyba coś ten deseń, no to jesteśmy we właściwym pojeździe. No to dobra, to jest okej. A nie, to dopiero malują! Ten odcinek. Dopiero malują. Nie wyglądają na zachwyconych. Słuchaj, Roka, z czego jak rozjebałeś im wszystkie farby. To jest jakaś komuna, co oni tu robią? Patrz, jakiś bunkier tu jest. Nigdy tu nie byłem jeszcze. Jaki klimat w ogóle. No. No trąci Fallout New Vegas, ci powiem. Tam tak. Jest do post-apo zaproszenie. Ale to ciężko idzie. Nie wjadę pod tą stromą górę. No bez jaj, serio? Nie ma takiej mocy? Nie ma. A wiesz, to ci mówiłem, może... Gumowe głowy, no jak pan bawełna. Czy ci mówiłem, to jakby ilość osób będących w pojeździe ma wpływ na to, jak on się zachowuje. Poważnie? Poważnie, no. Ale jaja. uciekamy! Uciekaj w tunel, słuchaj. Ja pierdzielę. Jedź w stronę światła, myślałem, że dłuższy będzie ten tunel. Ja też, króciutki. Ale pojedziemy torami. Nie, ja proponuję się zatrzymać na torach, zacząć gadać o życiu, wiesz, sprzedawać jakieś pseudointeligentne, filozoficzne gadki i w pewnym momencie zostać tak rozpieprzonym przez pociąg. Nie! Patrz, przetrwaliśmy to. Na lajcie. A ciekawe, czy można wskoczyć na pociąg? Dajesz, to jest pendolino! Przejmujemy pindolino! Stary, pindolino! Dojedziesz cały... Łap się! Od szybciej. Jak? Posmutniałem. Tak. Ten samochodzik jest jebnięty. Ten samochodzik jest... To wygląda naprawdę jak samochodzik takiego psychopaty z kategorii, wiesz, wzgórza mają oczy, nawet są tu takie klimaty. No, czekaj, wjedziemy na jakąś górę. I zobaczymy, czy się da skoczyć. W ogóle nie wątpię, czy się uda wjechać, ale... Ty jesteś jakimś przesadnym nihilistą w tej grze. Ty po prostu starasz się znaleźć jakieś fajne miejsca do popełnienia samobójstwa w tej grze. Ja się strasznie lubię się bawić tutaj. Odejść, wiesz, z pierdolnięciem i zostawić po sobie przystojnego trupa, tak? Dobrze. Okej, okay. Uważaj, stary. Nie zasz pod prąd. Rokes, dlaczego wkurwiasz kierowców? O! Dobrze. Okay. Wiesz, nie zginęliśmy jeszcze. No w ogóle mam wrażenie, że więcej to wytrzymuje niż motor, czy cokolwiek. Weź pchaj! Ja pierdzielę, nie. Czekaj, tu się nie da. Nie tak, tak się nie pcha. Ale ja fakuję na strefie. Dobra, jesteśmy. Kurde, tego się nie da. Ciekawy jestem, czy helikopterem można by to podnieść do góry i potem na górze zjechać z tym.
Będę musiał sprawdzić. Rok musisz zagrać w Happy Wheels. Nie ma w ogóle innej opcji. Nie ma. Ta eksploracja tutaj mi po prostu... No, a nie wiem. Ale tu mi dalej trąci RPG-iem, no. Dalej zagrać w Dragon Age. Za ziemię. No ja ostatnio właśnie na początku nie grałem za dużo. No. Dobra. Dalej się nie da. Ja stoczyłem walkę ze smokiem, słuchaj, 20 minut biłem typa, ale tak epickie, mówię o grze single oczywiście. No. Tak epickiego pojedynku ze smokiem to dawno nie przeżyłem. Wiesz, przy tych walkach ze smokiem to te ze Skyrima to są, wiesz, w ogóle słabe mopki na jednego hita. Ale przede wszystkim zmiażdżyły efekty dźwiękowe, skowyt, ryk, zachowanie, cała mechanika tych smoków, wiesz, poruszania się, no jakiś obłęd. Ty patrz, ci kolesie wyglądają podejrzanie, nie uważasz? Nie wydaje mi się. To może ogóle... zapytam. O, to patrz, w ogóle chyba jest... Podłą. Dobra. No i po co to nas musiałbyś... goni, jak ewidentnie goście byli z jakiejś chamskiej mafii, no. Nie, oni coś powiedzieli, zastrzeliłeś mojego partnera, czy coś. Ja myślę, że to był jakiś... Ja myślę, że po prostu to byli jacyś grajkowie, cholera. Po prostu poszli na fajkę, w środku było wesela. Brothers. Zgubiły ich smokingi. Dobra, tym jedziemy na górę. Ale ta gra momentami zajebiście laguje. Tak? No, ja mam czasem takie, wiesz, przestrzelenie, wiesz, jakieś 20 sekund do przodu, mam wrażenie. Dobra, ten samochód jest mocniejszy. Nie wiedziesz. Ale jadę, jadę. Sobie poradzić, no. No, widziałem, że to są jakieś... amunicję do pistoletu! To zmienia shit. Postać rzeczy. Kurde, gdzie tu wjechać? Tu... Jep! Wow! Dobrze jest. Jesteśmy na dobrej trasie. A jeszcze nas policja nie chapnęła, to jeszcze dostaniemy punkty za ucieczkę zaraz. Rockens wie, jak robić te kombosy skillowe. Punktacyjne widzę. Znaczy, można w ogóle na górę helikopterem wjechać, nie? I to byłoby najprostsze, ale nie ma tego fanu. No, ja jestem zawsze ciekawy, co na tych górach jest. Wzgórze Japa 3-3H. Zobacz. Mam tak samo jak ty swoich ludzi. Moje miasto, a w nim moi ludzie. Rok, co ty planujesz? Bo widzę, że masz jakiś taj... Wow! Steady! No chyba jednak nadrobił zaległość, obejrzał ten My Luis. Focus! Focus! Dawać lepszą kamerę! Focus! Zajebiste! Uważaj, stary! Oculus Rift! Fucking shit! Zaraz się zrzykam. Nie tylko w grze, ty jesteś psychopatą. I klasycznie na modłę Roysona pozwoliłeś zwodować pojazd sobie. Jeszcze żeśmy dostali... A gdzie ty jesteś? Jesteś tu? Chodź, popłyniemy. Zobacz, tam na tej wyspie coś jest ciekawego. O, guźce i kraby i zakopane skarby. Dalej, no, gdzieś... ale tą wyspę to już zobaczycie sobie z perspektywy Roya. Dobra. Bo... Pora nam kończyć. Do rychłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Taki rok za uwagę. Fajnie, żeś to zaplanował. No, trzymajcie się. Dobra. I tylko. Hejos. Grand Theft Auto 5.